Szukasz automatyki do swojej bramy? Wybierz taką, którą zamontuje licencjonowany instalator NICE. Dzięki temu uzyskasz profesjonalny dobór siłownika do twojej bramy, autoryzowany montaż, wiarygodny serwis oraz do 5 lat gwarancji. Zaufaj liderowi rynkowemu. Po prostu NICE. Drużyna Stadionu Śląskiego z rocznika 2007 zainaugurowała rozgrywki młodzików. Po awansie z trzeciej ligi wojewódzkiej nadszedł czas na walkę szczebel wyżej. W zmaganiach drugoligowych naszych dwunastolatków prowadzi trener Piotr Bryk, który latem zastąpił Bartosza Stachowiaka. Byłem zresztą gdzieś tam przy tym, jak chłopcy się o tym dowiadywali, no to byli bardzo smutni z tego powodu, że do takiej zmiany dochodzi, no ale to są dzieci i to było normalne. Podejrzewam, że jakby teraz pytać, no... Może nie, że zapomnieli, bo gdzieś tam tak długo Bartek ich prowadził, że na pewno gdzieś tam będą go mieli w sercach i tak dalej, ale to są młodzi chłopcy i oni szybko gdzieś tam potrafią się przestawić, dlatego nie było z tym problemu. Fajnie pod względem takim mentalnym, że pierwszy mecz od razu poszło i myślę, że gdzieś tam z wiarą pójdziemy za ciosem, zobaczymy, na pewno nas będą czekały teraz cięższe mecze niż ten dzisiejszy. Inauguracja z Ajaxem Częstochowa zakończyła się okazałym sukcesem, choć początkowo gracze z Chorzowa mieli ogromne kłopoty ze skutecznym wykończeniem kolejnych bramkowych sytuacji. Pierwszy czujność bramkarza z Częstochowy sprawdził w trzeciej minucie Miłosz Swatowski. Minutę później uderzeniem z podobnej odległości w słupek trafił Brian Malecki. Gra toczyła się niemal wyłącznie na połowie przyjezdnych, ale na kolejną bramkową okazję trzeba było poczekać do 10 minuty. Malecki długo nie dał sobie odebrać piłki, w końcu podał do Filipa Rumińskiego, a ten pomylił się o centymetry. Gra stadionu mogła się podobać, ale ciągle brakowało skutecznego wykończenia. 15 minuta, Swatowski do Łukasza Zaczyka i piłka tylko ociera się o słupek bramki Ajaxu. Po chwili nad poprzeczką z linii pola karnego uderzał Brian Malecki. Po chwili dobrym podaniem do Maleckiego popisał się Kacper Ćwieląg, ale znakomicie spisał się w tej sytuacji golkiper Ajaxu. To 25 minuta, po podaniu od Natanela Kolebacza swoich sił z dystansu spróbował Maciej Piworowicz. I jeszcze jedno natarcie piłkarzy z Chorzowa. Oliwier Adamski podaje do Briana Maleckiego. Jeszcze raz świetnie spisuje się bramkarz z Częstochowy. Stadion miał jeszcze rzut rożny, po którym piłka trafiła pod nogi Miłosza Swatowskiego, ale golkiper Ajaxu nie pozwala piłce trafić do siatki. W 28 minucie po dośrodkowaniu z lewej strony boiska w spojenie słupka z poprzeczką z najbliższej odległości trafia Piworowicz. Wynik nie uległ zmianie do końca pierwszej połowy mimo dominacji gospodarzy i kolejnych prób otwarcia rezultatu. Obraz gry nie ulegał zmianie również po przerwie, to znowu stadion był zespołem, który próbował odczarować częstochowską bramkę. Pierwszą szansę miał Łukasz Zaczyk. Po nim oko w oko z bramkarzem przyjezdnych stanął Miłosz Swatowski, ale ciągle w rezultat brzmiał 0-0. Worek z golami rozwiązał się wreszcie w 35 minucie. Zaczyk podał do Swatowskiego, ten ułożył sobie piłkę na lewej nodze, po czym otworzył wynik meczu. Gospodarze momentalnie poszli za ciosem. Swatowski podał piłkę do Macieja Piworowicza. Piworowicz uderzył lewą nogą. Fantastyczny strzał w samo okienko bramki Ajaxu i było 2-0. W 40 minucie Kacper Ćwieląg zagrał prostopadłą piłkę do Łukasza Zaczyka. Zaczykowi nie udało się jednak znaleźć sposobu na bramkarza rywali. Kilkadziesiąt sekund później to Ćwieląg zdecydował się na strzał z dystansu. Raz jeszcze broni bramkarzy Ajaxu. A w 43 minucie piłka po raz trzeci wylądowała w siatce Częstochowian. W sporym zamieszaniu w polu karnym Ajaxu najsprytniejszy okazał się Brian Malecki. Minutę później ten sam zawodnik mógł mieć na koncie asystę, ale Kacprowi Ćwielągowi nie udało się pokonać golkipera gości. Ale w 45 minucie Ćwieląg miał już trafienie na koncie. Na raty pokonał bramkarza Częstochowian po tym, jak piłkę w pole karne dośrodkował Filip Rumiński. Chorzowianie ciągle z dużą swobodą przedostawali się w szesnastkę swojego przeciwnika. To akcja Ćwieląga, który podał do Swatowskiego, tym razem broni bramkarza Ajaxu. 48 minuta, piłkę zagrywa Ćwieląg, myli się obrońca z Częstochowy, futbolówka trafia pod nogi Łukasza Zaczyka, Zaczyk uderza z dystansu, bramkarz paruje piłkę na poprzeczkę, ale jest Filip Rumiński, jest 5-0 dla Stadionu Śląskiego. Gospodarze nie zamierzają zwalniać tempa, w 50 minucie pod bramką rywala znaleźli się Kamil Baran i Łukasz Zaczyk, Zaczyk nie wykorzystuje jednak swojej okazji. Dwie minuty później skuteczny był za to Rumiński, który podwyższył rezultat na 6-0, strzelając swojego drugiego gola w tym meczu. A to ciągle nie był koniec popisów podopiecznych trenera Piotra Bryka. Długim zagraniem spod bramki atak swojego zespołu uruchomił Kacper Wieczorkiewicz, a z zimną krwią okazję wykorzystał Oliwier Kobiński.
Ten sam zawodnik w 57 minucie po asyście Kacpra Ćwielonga ustalił wynik spotkania na 8-0 dla Stadionu Śląskiego. Choć chorzowianie do samego końca mieli ochotę na strzelanie kolejnych goli w 58 minucie, Kobiński mógł mieć na koncie hat-tricka, ale tym razem górą bramkarz Ajaxu. Minutę później Kobiński został zablokowany, ale piłka trafiła pod nogi Kamila Barana, który obił słupek bramki częstochowian. Tuż przed końcem meczu z linii pola karnego prawą nogą strzelał Kacper Ćwielong. Futbolówka poleciała o centymetry obok bramki przyjezdnych, ale inauguracja rozgrywek w wykonaniu podopiecznych trenera Piotra Bryka i tak wypadła bardzo okazale. Na przywitanie ligi Stadion Śląski Chorzów wygrywa z rówieśnikami z Ajaxu Częstochowa 8-0. Paradoksalnie powiedziałem chłopakom, że mimo że do przerwy było 0-0, to jakoś pod względem organizacji gry ta pierwsza połowa mi się bardziej podobała. Gdzieś te akcje były bardziej zespołowe. Owszem, w drugiej połowie zaczęliśmy strzelać bramki, ale większość to była po akcjach takich indywidualnych, po odbiorze na połowie przeciwnika, a w pierwszej połowie stworzyliśmy sobie dużo sytuacji po fajnych, składnych akcjach, gdzieś tam zbudowanych w ataku pozycyjnym, co się rzadko na tym poziomie zdarza, a jeszcze rzadziej się zdarza, kiedy drużyna przeciwna stoi praktycznie na swojej połowie całym zespołem i ciężko się tam przedrzeć chłopakom w tym wieku, także szacunek za to, że ciągle dążyli do tego celu, do tej pierwszej bramki, a potem tak było widać wyraźnie, że po pierwszej bramce, drugiej już się mecz bardzo otworzył, mieliśmy jeszcze więcej miejsca, no i chłopcy zaczęli w końcu strzelać te bramki. Powiedziałem chłopakom, że nie ma, żeby się absolutnie gdzieś tam za bardzo nie podniecali tym zwycięstwem, bo może brzydko to zabrzmi, ale był to ich obowiązek. A tak jak powiedziałeś, kolejne mecze będą na pewno cięższe. W środę gramy z Zagłębiem Sosnowy, gdzieś tam czeka nas Rozwój Katowice, czeka nas Raków Częstochowa, Górnik Zabrze. Także już fajne nazwy i na pewno te mecze będą bardziej wyrównane i chłopcy będą mieli więcej okazji, żeby się gdzieś tam rozwijać, no bo trzeba grać z zespołami o podobnym przynajmniej poziomie, żeby iść do przodu. Na pewno jest to zespół z dużym potencjałem indywidualnym. Gdzieś tam naszym zadaniem, jeszcze Bartek już wiem, że też nad tym pracował, teraz ja kontynuuję jego gdzieś tam pomysł na to i gdzieś tam musimy stworzyć tego bardziej chłopaków, którzy grają zespołowo, no ale tak jak mówię, dotychczas był taki wiek, że można było grać indywidualnie, my na to zezwalaliśmy, mamy gdzieś tam w stadionie taką filozofię, żeby tym chłopakom pozwalać na takie indywidualne gdzieś tam rozgrywanie akcji. Im będą starsi, tym tej zespołowości musi być trochę więcej. Na co ich stać, nie wiem, na razie nie grałem w każdym meczu z uśmiechem na twarzy, niech się tym bawią, za tym pójdą gdzieś tam może wyniki, ale nie chcę tutaj żadnych jakichś tam większych aspiracji mówić. Zróbmy co mecz, co weekend, żeby chłopcy byli z siebie zadowoleni, żebyśmy z siebie byli zadowoleni i będzie wszystko okej. Okay.